wielkie, duże, pięknie. Naprawdę się cieszę. Bądź jedną chwilę, jak na jawie sen. Blisko ze mną tu, by dotknąć nieba znów. Bądź moją iskrą, co znów roztopi lód. Dotknij mojej twarzy i czule W zeszłym tygodniu te studio odwiedziła liderka zespołu Arkadia Band Dorota Pacholarz. W wywiadzie zapytano przez Marcina Janoty, czy chciałaby powtórzyć ze szlagierem Gram Wabank zdobycie szlagieru za 2021 rok. Odpowiadał niejednoznacznie, wręcz wymijająco. Słuchajcie. Czy w przeddzień podsumowania za rok 2021 szlagier Gram Wabank, wtedy się w tym roku pojawił, celujesz w powtórzenie tego samego, co wydarzyło się w roku 2020? Chciałabyś to powtórzyć? Czy celuję w coś takiego? Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo jakby... Zespół Arkadia Band to jest wachlarz różnych możliwości i wielokrotnie mnie ktoś pyta, jaką wygracie muzykę, to jest mi bardzo trudno określić jednym słowem, bo tak naprawdę w naszym repertuarze znajdziesz wiele utworów i każdy z nich jest inny, ale jeżeli miałabym tak ujednolicić jakby ten rodzaj muzyki, który wykonujemy,
no to powiedziałabym, że tak, jest to dance połączony z innymi gatunkami muzycznymi, tak najogólniej, ale to też bym się tak do tego mocno nie przywiązywała, że to już będzie tylko dance na przykład i nie znajdziesz w naszym repertuarze na przykład utworów rockowych, bo dobrze wiesz, że takie mamy. Mamy utwory country, które ja na przykład osobiście bardzo, bardzo lubię. No i mamy też takie zahaczające gdzieś o disco polo dance, także takie też się znajdą w naszym repertuarze, no i oczywiście ballady popowe. Więc no, trudno mi jest tak określić, czy to będzie akurat stricte w charakterze gram wabank. Mhm. Kręci się, kręci się, wybieram kartę, jaką chcę. Z tej odpowiedzi Doroty to tak mogę wywnioskować, że nie do końca zainteresowano jest szlagierowym rynkiem muzycznym. Twierdzi, że bliżej jej do muzyki country. Ciekawe, ciekawe. Przyniesie ci, toż jak zaklubia, to otwórz drzwi. Kominio szczęście przyniesie ci, wszystko dostaniesz, co ci się śni. Kominio szczęście przyniesie ci, toż jak zaklubia, to otwórz drzwi. Kominio szczęście przyniesie ci, wszystko dostaniesz, co ci się śni. Z całego serca życzę ci szczęściu i zdrowiu długich lat. Niechaj się spełnią twoje sny, uśmiechaj się i żyj sto lat. Z całego serca życzę ci, niechaj ci zawsze sprzyja los. Słońce rozświetla wszystkie dni i zawsze będzie pełny szos. W moim sercu muzyka gra, tam gdzie jest ona, tam jestem ja. W moim sercu muzyka gra, jest ze mną każdego dnia. W moim sercu muzyka gra, melodia życia wciąż płynie w dar. Choć różne nuty przynosi czas, muzykę w sercu wciąż mam. Do jutra spotkamy się znów. Pamiętaj kochanie, że jutro spotkanie. Do jutra spotkamy się tu. Znów będzie wspaniale, pamiętaj kochanie. Na razie do jutra. Nie ma sobie.
A ja zapraszam już teraz na kolejne podsumowanie radiowego finału listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl w Radiu Sud. Witam serdecznie. 506 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo ze słuchaczami Radia Sud. Proszę posłuchać, jak ono wyglądało. Na miejscu 10 Edek Dworniczek, Moja Nadzieja. 9 Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. Na 8 Bożena Mielnik, Tak bardzo chcę. Miejsce 7 to Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. Na 6 Kobiety na walizkach, Wschody i zachody słońca. 5 Harmonik, Za jeden uśmiech. Na 4 Tim Fabian, Zabiorę ciebie do gwiazd. Miejsce 3 Golden Mix, Tyle chwil przed nami. Na miejscu 2 Paweł Gołecki, Spojrzenia, a na 1 Dawid Janiak, Apetyt na życie. I tak w całości wygląda 506 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Za dziś dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia z Kępna. 506 finał z Wielkopolski za nami, a na najwyższym podium następuje zmiana. Tutaj zasiadł szlagier Dawida Janiaka, Apetyt na życie. Mam apetyt na życie co dnia, łapie w żagle co świt dobry wiatr. W naszym telewizyjnym podsumowaniu ten szlagier też utrzymuje się na pozycji lidera. Czy dzisiaj powtórzy ten sukces? Czy będzie miało to miejsce? O tym się dowiecie, jak zostaniecie z nami. A żeby jeszcze tak do końca zostać z nami, to pamiętajcie, że zawsze możecie dać suba i klikać w dzwoneczek. To już teraz serdecznie mogę przywitać w naszym szlagierowym studium kompozytora, producenta muzycznego, wokalisty, no i przede wszystkim czynnie występującego na szlagierowej scenie człowieka, który to od wielu lat jest widziany, to Zbyszek Lemański. Witam cię. Witam cię, Sebastian, witam wszystkich telewidzów. Zbyszku, to już teraz zaczniemy, bo sprowadzę cię do studia nowa płyta. O tej nowej płycie na pewno dzisiaj co powiemy, bo to powiedzmy temat numer jeden, ale zanim rozpoczniemy ten temat numer jeden, to kręcąc się wokół niego, ile płyt już na koncie Zbyszka Lemańskiego? Jeżeli chodzi o moje solowe płyty, solowe, to można, jeżeli zaliczymy do tego płytę kolędową, to trzy. To trzy. To trzy. A jakby policzyć wszystkie płyty Zbyszka Lemańskiego? Oj, powiem ci, że trudno by to było zliczyć, ponieważ są płyty jakby w całości wydane z moimi projektami, ale są też płyty składanki, na których gdzieś są pojedyncze pod dwie moje piosenki. No to takich składanek kiedyś próbowałem to gdzieś na swojej stronie podliczyć i wstawić okładki, no to by było ponad 200. Ponad 200. Dużo. No, jakby to powiedział jeden z TikTokerów, robi wrażenie, o tym wrażeniu i nie ino. Już za chwilę ze Zbyszkiem klachać będziemy. Zobaczyłem cię, kochana, stałaś tam we mgle. Zanim do tematu numer jeden, to teraz troszkę o temacie, który ostatnio nas dosyć mocno frapuje. Niepokoi, to też jest dobre określenie, bo ty tak naprawdę z tego muzycznego pieca nie jeden chleb żeś jadł. Na tym rynku nie jest żeś od wczoraj, przedwczoraj, troszkę lód już i zębów zjedzonych przy okazji tworzenia tej muzyki, występów, ale tak patrząc na przestrzeni ostatnich 10 lat, czy wydaje ci się, czy ten śląski rynek muzyczny się zmienił? Czy to jest dobry kierunek, w którym on idzie? Co, trudno mi określić jednoznacznie, ponieważ też nie jestem w stanie śledzić wszystkich zespołów, które są na tym rynku. Te projekty, te piosenki, które gdzieś tam mi się obijają o uszy, myślę, że jest dużo takich, które są coraz lepsze. Jest też wiele piosenek, które są utrzymane w takich bardzo prostych, lekkich i łatwych rytmach, ale wiadomo, takie też są potrzebne. No ale dużo się też dzieje, moim zdaniem, jeżeli chodzi o same produkcje muzyczne. Są tych brzmień jakby nowoczesnych, fajniejszych, bardziej profesjonalnych. Jest teraz wiele na rynku bardziej dostępnych. Producenci mają większy wachlarz. Większy wachlarz brzmień do wyboru, więc co za tym idzie, jakby jakość tych produkcji muzycznych, wydaje mi się, że jest coraz wyższa. Natomiast co do jakości jakby nie producenckiej, tylko samej merytorycznej, no to wiadomo, to różnie bywa. A jakby Zbyszek Lemański miał taką producencko kula kryształową i mógł z niej wróżyć i spojrzeć w nią, to jaki kierunek widzi w przyszłości tej muzyki?
Przecież tego się nie da określić. To raczej żadna kula tego nie wymyśli. Szklana, czy czarodziejska, czy jeszcze nie wiadomo jaka. Po prostu uważam, że każdy artysta powinien tworzyć to, co mu w sercu gra i wtedy jest to prawdziwe. No bo ja zawsze mówiłem, że na przykład jak jest jakiś wykonawca i on śpiewa piosenki nie swoje własne, tylko napisane przez innych kompozytorów, no to nigdy do końca nie jest to takie prawdziwe, co danemu wykonawcy w duszy gra, no bo wiadomo, że on odśpiewuje piosenki i śpiewa o tym, co w duszy gra danym tekściarzom, danym producentom. No chyba, że są tacy producenci, którzy, nie wiem, bardzo dobrze znają tego wykonawcę osobiście, potrafią się jakby trochę w jego mentalność jakby czuć się tak, i stworzyć coś typowo dla niego, ale to są raczej rzadkości. Nie o rzadkości, a o najnowszym albumie Zbyszka Lamańskiego już właśnie za chwilę, bo przecież na to czekacie. Nawet we śnie o tobie marzę, we śnie całuję usta twe. Zbyszek, bo właśnie teraz o tej najnowszej twojej płycie. Ten krążek to piosenki do tańca, bo taki właśnie nosi tytuł. Jakże dostał ten krążek do ręki, to śmiało mógł Grzech powiedzieć, tak Grzech się zastanowił, patrząc, nie obracając jeszcze i żeby nie sprawdzając tytułów, ale patrząc na okładkę godą piosenki do tańca, to jest takie the best of, czy zupełnie coś nowego? Nie jest zupełnie coś nowego, nawet jeżeli zdarzy się coś na tej płycie o znanym tytule, bo tam są takie dwie piosenki, ale one są jakby w zupełnie nowych aranżacjach. Czyli są to moje jakieś stare kompozycje, ale na nowo zaaranżowane właśnie do tańca. Do tańca, żeby było rytmicznie, pod nóżkę i troszeczkę szlagierowo, bo tak się starałem, żeby te instrumenty, które tam dobieram, też kojarzyły się trochę ze szlagierami. Są akordeony, są trąbki, są puzony. To takie typowe szlagierowe granie. Ale piosenki do tańca, no żeby się przy każdej dobrze tańczyło. Karnawałowo wręcz można byłoby tak powiedzieć. Tak. Płyta miała premierę 28 grudnia. Celowo taką datę na premierę wymyśliłem, żeby ona była już właśnie na Sylwestra i żeby była na cały karnawał. A pewnie ktoś z Państwa przy tej płycie Sylwestra spędził, a kto jeszcze nie miał okazji spędzić przy tej płycie ani chwili, to za moment się przekona, że warto, bo o utworach, które są na tej płycie, poklachamy. Zabieram Cię na wyspę marzeń i ciągle mówię, kocham Cię. To tak jak już wspominał, utwory są do tańca, znajdą się też remiksy, ogólnie 14 utworów na płycie. To taki plan minimum, żeby ta twórczość została podtrzymana, czy kolejną z płyt, którą ma stać się hitem? Wiesz co, jeżeli pytasz o ilość, to ja zawsze uważałem, że 10-11 piosenek na płytę to jest tak w sam raz. Nigdy nie chciałem, żeby ta płyta była przeładowana. Mhm. Natomiast zawsze jakieś bonus traki dokładam, ale wtedy to są albo remiksy jakichś fajnych moich znanych hitów, tak jak w przypadku tej płyty piosenki do tańca jest remiks na przykład Imprezy na Sianie z poprzedniej mojej płyty, no bo to był jeden z większych hitów, więc zremiksowałem go trochę inaczej, jeszcze bardziej tanecznie teraz brzmi. No i dlatego te są cztery jakby przerobione piosenki i 11 nowych. 10 nowych, 10, bo razem jest 14. 14. Także 10-11 to moim zdaniem to jest taka fajna liczba i żeby słuchaczy na rok zainteresować tą płytą, bo mam taki plan, żeby co rok wydawać płytę, więc w kolejnym roku będzie następna, znowu z 10 albo 11 piosenkami. Nie wiem jeszcze jaki będzie tytuł. Kto wie. Były fajne piosenki, były piosenki do tańca, to teraz nie wiem, piosenki do przytulania może. No właśnie, bo jeżeli są piosenki do tańca, to wszystkie są raczej takie żywe, czy jednak już taki bardziej romantyczny taniec na 14 na walentynki, żeby się bardziej przytulić, też się znajdzie. Nie, no właśnie, jeżeli chodzi o ten trzon płyty, czyli te 10 piosenek, to tam są raczej same takie żywsze. No chyba, że piosenka Przytul mnie, można powiedzieć, że jest w takim umiarkowanym tempie. Natomiast jest jeden remiks właśnie jako bonus track, to jest taki romantik remix nazwany mojego hitu Nawet we śnie o tobie marzę, więc to może akurat idealnie na walentynki być fajne. Dobrze, moi drodzy Państwo, wy to będziecie mogli za chwilę sprawdzić. W takim średnim tempie też będziemy zmierzać ku końcowi naszego spotkania, ale zostańcie z nami. Nawet we śnie o tobie marzę, we śnie całujesz usta me. Zbyszek, czy tobie udało się wydać kaseta?
Tak, no kaset to ja wydałem mnóstwo w swoim życiu. No jak ja zaczynałem w ogóle, że tak powiem, swoją karierę muzyczną w latach 90., bo to wtedy było ubiegłego wieku jeszcze, no to, to wtedy pierwszą kasetę, jaką w życiu nagraliśmy, to z moim zespołem Departament, tak się ten zespół nazywał, i to była pierwsza nasza kaseta. Później już był Fantastic, czyli to ten taki mój zespół Disco Polo, no, z którym wydaliśmy już jakby 5 albumów, z czego pierwsze 3 wyszły tylko na kasetach. Dopiero 4 album wyszedł na płycie. Bo to były takie czasy, kiedy płyty dopiero wchodziły. Wchodziły, tak, tak, tak. No właśnie, dlaczego pytam o to, bo to są takie koleje losu. Kaseta, płyta, a teraz wszystko trafia do cyfrowego świata, do internetów. Myślisz, że to jest dobry kierunek dla artysty, dla twórcy? Wiesz co, to jest sprawa dyskusyjna, bo są i dobre, i złe strony tego wszystkiego. Z jednej strony dobrze jest, że ten rynek internetowy został w jakiś sposób trochę poukładany, bo wiesz, za czasów, kiedy nie było to poukładane, no to było mnóstwo pirackich nagrań tak zwanych w sieci i ludzie sobie kupowali płytę, wkładali do internetu i potem wszyscy mogli słuchać tego jakby bez naszej wiedzy, nie wiadomo w jakiej jakości, ile to było razy kopiowane. Natomiast teraz przynajmniej jak są te serwisy, gdzie możesz sobie kupić abonament i posłuchać sobie w dobrej jakości piosenek, przynajmniej twórca albo wykonawca wie, ile razy to było odsłuchane, bo ma dokładne raporty, wie, w jakim kraju, w jakim mieście nawet i nawet czy słuchały tego kobieta, czy mężczyzna. Natomiast, no niestety w ślad za tym nie idą pieniądze. No tak to jest, bo z tego, co ogólnie można, to nie jest mój wymysł, bo tą wiedzę można zdobyć też w różnych wywiadach w internecie. Najwięcej zarabiają na tym niestety te serwisy, które tą muzykę puszczają. No, natomiast wykonawcy trochę mniej. Czyli cały czas sprawdza się ta stara prawda, Kerogoda, o tym, że pośrednik zarabia najwięcej. No dokładnie, tak to niestety jest. Natomiast kolejnym tylko tym jest plusem, że no, wykonawcy jakby mają dostęp do tych wszystkich jakby danych na podstawie, kto słucha tej muzyki, no i mają jakby większe pole manewru dotarcia do publiczności. A powiem ci, że teraz jest też z drugiej strony taki moment, że znowu te płyty zaczynają być coraz mniej popularne, bo nawet załóżmy w samochodach, już nie ma odtwarzaczy. Teraz nie kupisz samochodu, gdzie masz odtwarzacz kompaktowy. Więc pozostaje dla kogoś, kto na przykład kiedyś słuchał płyt, a teraz na przykład zmienia auto, a z reguły słuchał w samochodzie, no to nie ma wyjścia. On musi albo mieć tą płytę, nie wiem, na pendrive'ie, zgraną od siebie z domu, albo jednak musi używać tych serwisów streamingowych. No, myślisz, że dojdzie do tego, że zamiast płyt kompaktowych artysta będzie wydawał właśnie pendrive? No to już się dzieje. Wielu artystów już to robi, no bo to jest później właśnie prostsze dla takich właśnie osób, o których mówiłem, które słuchają muzyki w samochodzie, a takich osób jest naprawdę dużo. Ja się sam zdziwiłem, jak na moje koncerty właśnie przychodzą ludzie, nawet starsi niekiedy, bo zawsze myślałem, że tylko młodzi słuchają w internecie, a tu starsi ludzie też pytają, czy ta piosenka jest gdzieś w internecie, bo ja niestety w aucie już nie mam odtwarzacza, pendrive'a też za bardzo nie chcę, ale wolałbym na przykład posłuchać to z internetu, z legalnego źródła. Też mnie to już pytają, czyli znaczy, że pendrive'y też używają, ale słuchają też z internetu. W dobrą stronę wszystko to zmierza, w stronę cyfrowego świata. Jak dobry on będzie, to już niedługo się o tym przekonamy. Rysujesz uśmiech na mej twarzy i ciągle mówisz, kocham cię. Zbyszku, u nas podczas dzisiejszego spotkania zaproponujesz właśnie ze swojej najnowszej płyty piosenki do tańca utwór Żyj nam 100 lat. Dokładnie tak. I ten teledysk, który będziemy mieli jako propozycja dla widzów, czy to jest taka nowa wersja urodzinowego 100 lat? Można powiedzieć, bo to jest piosenka, która idealnie nadaje się dla solenizanta, właściwie dla solenizantki, bo tam w tekście opisuje kobietę, która ma urodziny i właśnie przybywają do niej goście i tam różne fajne rzeczy się dzieją. Należy po prostu posłuchać i wtedy będzie wszystko wiadomo. I wszystko już teraz jest wiadome. Moi drodzy Państwo, wy za chwilę zobaczycie właśnie ten teledysk, bo my będziemy chcieli razem ze Zbyszkiem sobie go posłuchać. A co? Jak się już nauczycie tych słów do tego wszystkiego,
to śpiewajcie zamiast 100 lat. Dokładnie. Kompozytor, producent, muzyczny, wokalista Zbyszek Lemański. Państwa moim gościem był. Ajo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Miłego oglądania. Każdy z nas jest inny, a ty masz dobre serce i podążasz za zgodą i prawdą. W życiu dobroć i radość musi być przewagą. Tańcz, ta siła jest w nas, nie zwalnie, gdy ci brak oddechu już na start. Tańcz ze mną, tańcz, ten dźwięk zmienia twój stan. Czujesz jak muzyka w tobie gra.
Każdy los jest inny. W życiu są dobre i czasem smutne chwile. Nic nie jest na stałe, nic też nie jest codziennie